Dziękuję, ojcze Michale. Tak oficjalnie już was przywitam. Przyjechałem do was z Olsztyna, Grzegorz Kasjaniuk, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, jeszcze Polskiego Radia. Także jestem autorem książek, publicystą, influencerem też. Także zachęcam do śledzenia tych wszystkich informacji, które publikuję nie tylko na temat Giedrzwałdu, ale na temat dzisiejszego czasu, który jest bardzo trudny, który stawia wyzwania, przede wszystkim wyzwania związane z rozeznaniem tego czasu. Dzisiejszy świat ma wiele narzędzi, żeby oszukiwać i żeby człowieka z drogi za Chrystusem sprowadzać i zrzucać. Stąd tak istotne jest, żeby szukać tej prawdy. Nie jest ona w takim pierwszym obiegu, bo wiadomo, media nie lubią takich tematów, bo są mocno związane z tym, żeby spojrzeć w głąb siebie, w głąb duszy, w głąb serca. A dzisiaj raczej ta powierzchowność i otoczka jest najbardziej ważna niż wchodzenie w głąb siebie. Stanięcie w prawdzie, tak jak stanął Szaweł, który stał się Pawłem po tym stanięciu w prawdzie. I o takie stanięcie w prawdzie tu chodzi. Giedrzwałd jest to miejsce niezwykłe, jeżeli chodzi o dotknięcie przez niebo Polski. Jest to miejsce objawienia Matki Bożej i to w dużej ilości objawień, bo mamy tak policzone 160 objawień Matki Bożej, które wydarzyły się w Giedrzwałdzie. To XIX wiek, 1877 rok. Rozpoczynają się objawienia 27 czerwca, kończą 16 września, czyli spory czas i akurat tak Matka Boża wybrała sobie ten czas taki wakacyjny. Często bywam w Giedrzwałdzie w tym czasie jak teraz i zimą. Jest to trudne miejsce, bardzo zimne, nieprzystępne, zalodzone, zalesione. Na pewno część z Państwa była w Giedrzwałdzie, ale nie wiem, czy byliście tam właśnie zimą. Ale jednocześnie zima to taki czas mocnej refleksji, zadumy i milczenia. I można w tym milczeniu sobie tam pobyć i bardzo mocno zastanowić się nad tym, co niebo mówi do mnie. Przede wszystkim znaleźć miejsce spotkania z Panem Bogiem. To jest niezwykłe. Giedrzwałd to daje. Bo Maryja nie koncentruje na sobie, jeżeli chodzi o Giedrzwałd. Maryja koncentruje na Chrystusie. Objawienia giedrzwałdzkie są chrystocentryczne. Dlaczego? O tym powiem. Temat dzisiejszego spotkania ma być skoncentrowany wokół nowych spraw związanych z Giedrzwałdem. Ja rozumiem, że być może Państwo nie znacie ogólnie, chociaż może się mylę, może Państwo macie wiedzę na temat Giedrzwałdu i objawień, ale tę wiedzę, która do tej pory funkcjonowała. Dzisiaj chciałbym się podzielić jednak takimi spostrzeżeniami może mniej znanymi, związanymi z objawieniami. Bo ogólnie wiemy, tak? To są objawienia, które zostały zatwierdzone dekretem biskupa warmińskiego przez Stolicę Apostolską. To o tym wiemy. To miejsce, w którym się znajdujemy, jest szczególne dla prymasa Wyszyńskiego, który był w tym miejscu, w którym się znajdujemy, a to praca przede wszystkim prymasa Wyszyńskiego doprowadziła do zatwierdzenia tych objawień. To on postulował do Watykanu od biskupa Drzazgi, biskupa miejsca. Więc znajdujemy się tutaj w takim połączeniu maryjnym tych wszystkich wydarzeń i my gdzieś tam znajdujemy się w tej nieukładance, bo to nie ma układanki, ale w tej spójności i wspólnocie tych wydarzeń. Objawienia w Giedrzwałdzie to czas XIX wieku i kiedy spojrzymy na to z tamtej perspektywy, no to musimy na to spojrzeć z perspektywy także geopolitycznej, także historii Polski, to jest bardzo ważne, historii Europy, ale ogólnie historii chrześcijaństwa, historii Kościoła. To jest niezwykłe. Nie możemy rozpatrywać objawień giedrzwałdzkich tego czasu, miesięcy, tylko w odniesieniu do tej obecności zatwierdzonej wizerunkiem Matki Bożej, że 27 czerwca Justyna Szefryńska zobaczyła Maryję i że od tego momentu rozpoczynają się objawienia. A kończą 16 września, kiedy figura Matki Bożej wstawiana jest do kapliczki w Giedrzwałdzie i kiedy Maryja zostawia wiernych z ostatnim swoim słowem.
Maria do tej pory jest w Giertrzwałdzie. Powiedziała, że zawsze będę z wami. I ona jest obecna tam. Cały czas. Wiem to z własnego doświadczenia, bo jestem osobą, mógłbym tu świadectwo swoje mówić, ale nie chciałbym się koncentrować tak mocno na sobie, ale jestem osobą doświadczoną uzdrowieniem i to uzdrowieniem ducha i ciała, dwukrotnym uzdrowieniem ciała, jeżeli chodzi o Giertrzwałd. Ducha tak na to życie, to nawrócenie, które jest codzienne, ale to w Giertrzwałdzie właśnie stanąłem w prawdzie. Maria mi to dała i zabrała mi to bielmo z oczu, bo byłem po przeciwnej stronie. Wydawało mi się, że jestem katolikiem, ale błądziłem. I to, co jest takim problemem dla wielu z nas, dla mnie było problemem, jak to jest stać się dzieckiem Bożym, co to oznacza stać się dzieckiem Bożym, że tylko dzieci Boże, że masz się stać dzieckiem Bożym, dotarło właśnie do mnie w Giertrzwałdzie poprzez tę ingerencję nieba. Kiedy poczułem to fizycznie i kiedy całkowicie rozjaśniło mi się serce. Rozjaśniło mi się serce, to od razu to poszło na rozum. I tak naprawdę ingerencja rozumu nie była tu już istotna, bo wystarczył ułamek sekundy, żeby ta wiedza pojawiła się w moim sercu. I to nie tyle wiedza, co pewność. Po prostu pewność drogi za Chrystusem i że ona mnie prowadzi przez ręce Maryi. Więc to doświadczenie jest niezwykłe na ten czas, które przekazuję i ono pozwoliło mi funkcjonować w mediach, no w sumie mediach polskich, polskiego radia. I tak jak kiedyś zupełnie czym innym tam się zajmowałem i promowałem doczesność tego świata, tak dzisiaj mam taką łaskę przedstawiać między innymi taką tematykę, którą wam tu przedstawiam. Tę książkę wydałem kilka lat temu. Giertrzwałd, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. Zadziwiony jestem cały czas aktualnością tej pozycji, chociaż szykuję kolejną książkę poszerzoną o wiedzę nabytą od tamtego czasu. Ale polecam cały czas, jeżeli chodzi o dokumentację objawień. Chociaż więcej znam okoliczności związanych z tym, co tam się wydarzyło, w dalszym ciągu jest to takie kompendium zebrane w pigułce związane z Giertrzwałdem, jeżeli chodzi o odpowiedzi Matki Bożej, bo mnie jako dziennikarzowi radiowemu skojarzyło się to, co się działo w Giertrzwałdzie z wywiadem, że mamy dwie wizjonerki, przepytują Matkę Bożą na każdy temat, nieraz wydawałoby się, że błahy, nieistotny, a Maria odpowiada, nie zbywa. Chociaż były momenty milczenia, że nie odpowiadała na pytania. Dlaczego? O tym powiem. I to jest miejsce, o którym się rozpoczęło moje zainteresowanie tak mocne. Przede wszystkim działaniem w dzisiejszym czasie Matki Bożej. Jej obecnością wśród nas. Kolejna książka, która się pojawi, będzie takim mocnym uzupełnieniem tego, jak dzisiaj jest odbierana Maryja, jak jest odbierany Giertrzwałd, jak była odbierana we wszystkich miejscach ówczesnej Polski będącej pod zaborami. Czyli Warmii, Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Podlasia. Jest to niezwykłe czytać prasę czasu objawień z Górnego Śląska i dowiadywać się informacji związanych z Giertrzwałdem. Gdzie dzisiaj jest problemem informowanie o Giertrzwałdzie mieszkańców w sumie nieodległych miejsc. Dzisiaj komunikujemy się autem, internetem bardzo szybko, a przekazywanie tej wiedzy związanej z Giertrzwałdem jest bardzo trudne. Kiedy był czas, gdy posługiwałem wśród księży sercanów za Krakowem w seminarium u nich w Stadnikach, byłem zadziwiony, że właśnie tamtejsza ludność nie bardzo wiele wiedziała na temat Giertrzwałdu. A w czasie objawień ta informacja dochodziła nawet na Podhale, nie mówiąc o terenach w Europie, tak, Beneluxu zwłaszcza. Tereny dzisiejszej Estonii, Łotwy, Rosji. Ta informacja bardzo mocno tam dochodziła i stamtąd pielgrzymi przyjeżdżali do Giertrzwałdu. To, jaka jest dzisiaj trudność, tylko pokazuje, jak szatan działa. Jak nie chce, żeby ta informacja, ta wiedza na temat tej prawdy objawionej nam przez ten dotyk nieba docierała do ludzkich serc. Oczywiście objawienia
Nie musimy w nie wierzyć. One są mocnym wzmocnieniem wierze. One są takim kierunkowskazem postawionym do prawdziwego źródła szczęścia i miłości. Ale jeżeli niebo nam je daje, jeżeli Kościół je zatwierdza, no to jednocześnie wskazuje nam tę drogę, żeby przez nią przejść, nią iść. A jest to jedyna droga zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Polsce. Sam mam wielką miłość do Jasnej Góry, ale tam Maria się nie objawiła. Tam są cuda, tam jest cudowny obraz. Cudowny obraz jest także w Dietrzwałdzie, nawet dwa cudowne obrazy. Ale nie o obrazy chodzi. Chodzi o zjawienie Marii i orędzie, które zostało tam przekazane. I miejsca, które wskazała sama Maria. Bo przechodząc do objawień, musicie Państwo wiedzieć, że mamy w Dietrzwałdzie miejsca i to materialne, które tam się pojawiły ze wskazania Matki Bożej. Czyli, że postawcie kapliczkę, w kapliczce ma być figura moja, niepokalanej i to jest podstawa materialna. Z tym się stykamy. W dalszym ciągu jest ta kapliczka, jest ta figura, którą Maria wskazała, którą oceniła, widziała i powiedziała, że może być. Jest także miejsce dla chorych, czyli Maria dała także tę przestrzeń. Tym miejscem są takie dwie płaszczyzny. Jedna to woda, czyli jest źródło podziemne z wodą pobłogosławioną przez Maryję dla chorych. I druga płaszczyzna płótno, czyli płótno, bandaże, chusteczki, które kładzione pod kapliczką w czasie modlitwy różańcowej Maryja obiecała błogosławić dla chorych. I chorzy to płótno mają przykładać do chorych miejsc. Mogą przykładać do serca, jeżeli serce jest chore duchowo, tak? Jeżeli trzeba nawrócenia. I to Maryja wskazuje i mamy to materialnie, bo mamy źródło wybija. Mamy płótna, które przynosimy, ale pobłogosławione to mamy sakramentalia. I mamy fizycznie kapliczkę z figurą Matki Bożej. Pobłogosławiona przez Matkę Bożą kapliczka i figura. I do tego mamy także obietnicę. Mamy obietnicę błogosławieństwa i mamy prośby. Wśród próśb jest ta podstawowa, by codziennie odmawiać różaniec. To jest to, o co Maria prosi, że życzy sobie, żebyśmy my, jako wierni, codziennie odmawiali różaniec. Dopełnia to jeszcze mocnym akcentem, żebyśmy to robili gorliwie. Żebyśmy gorliwie odmawiali różaniec. Codziennie i gorliwie. Niebo przychodzi do nas i nas prosi o modlitwę różańcową. No zaraz, przecież cały świat, ten chrześcijański, jest tak podzielony. Kocham różaniec, inny chrześcijanin go nienawidzi. A niebo tu daje wskazówkę tej modlitwy. Nie chodzi o koraliki, nie chodzi o paciorki. Chodzi o modlitwę. Chodzi o Ewangelię. Chodzi o drogę za Chrystusem. I tą drogą mamy podążać codziennie i to gorliwie. Z niej nie zboczyć. Maryja stawia na Chrystusa. W centrum mocno wskazuje. Dlaczego to centrum? Ponieważ pierwsza prośba Maryi to właśnie kiedy czego sobie życzy. Odpowiedziała, życzę sobie, żebyście codziennie odmawiali różaniec. To jest na początku objawień. I na koniec Maria nas zostawia ze słowami gorliwie odmawiajcie różaniec. A w środku objawień, dokładnie w środku objawień, Maria wskazuje na Eucharystię. Jest pytana przez wizjonerki, czy mamy pierw odmawiać różaniec, czy pierw pójść do kościoła i najpierw msza święta. I Maria wskazuje na mszę świętą, różaniec potem. To był czas, że była tylko jedna msza w ciągu dnia. Dzisiaj mamy więcej możliwości, ale Maria wskazuje, że najpierw Eucharystia, potem modlitwa różańcowa. To było takie wskazanie, kiedy mamy odmawiać, przychodzić tutaj pod klon i modlić się i ty do nas będziesz przychodzić. Maria wskazuje, że najpierw chce, żebyście spotkali się z moim synem. W Dietrzwałdzie msza święta odprawiana była codziennie o 6 rano. Przez 3 kwadranse. Wyjątkiem była tylko pierwsza komunia.
która była w pierwszym tygodniu objawień, bo dziewczynki przygotowywały się do pierwszej komunii, objawienia nastąpiły w środę, a w niedzielę miały przystąpić do pierwszej komunii, więc przystępowały w południe. Ale w ciągu tego dnia miały także wizję Matki Bożej. Wyobraźmy sobie, nasze dzieci przystępują do komunii, mamy niedzielę, zastanawiamy się nad wieloma sprawami, no, obiad uroczysty, wynajęcie miejsca, to jest normalna sprawa, tak? Mamy uroczystość, chcemy, żeby to było uroczyście zrobione. I tu niebo całkowicie zmienia wektory. Przynajmniej wtedy tak było, całkowicie zmieniło wektory. To była uroczystość, to był ten stół pański, najważniejszy. Nic się innego nie liczyło, bo dziewczynki o 21 spotykały się z Maryją pod klonem. Wcześniej była pierwsza komunia. Cały dzień był pod kątem tego, co miało nastąpić, czyli spotkania z Matką Bożą, ustawione, ukierunkowane. Nie było miejsca na spotkanie się w domu. Czy to byśmy zrobili? Co by wygrało? Uroczystość dla rodziny? Czy jednak przygotowanie do spotkania z Matką Bożą pod klonem? Oczywiście dziewczynki tylko widziały Matkę Bożą, tak? Nie widzieli, dorośli nie widzieli, ale widzieli, jak one widzą. Widziały ich postawę, widziały ich twarze, widziały ich wzrok. Widziały, co robią. Kiedy Maryja się pojawiała, to widziały, że dziewczynki skłaniały się mocno do ziemi. One odczuwały, że mówią różaniec, ale usta przestawały mówić różaniec, chociaż palce w rytm różańca odmówionego przeciągały paciorki. Tak jakby mówiony różaniec. Nie słyszały tego, ale palce kolejne tajemnice przesuwały. I kiedy kończyło się objawienie, skłaniały się i wracały do rzeczywistości. Cały opis tego, jak one widziały Matkę Bożą z punktu widzenia lekarskiego mamy, bo wydaje mi się, że mamy do czynienia z jedynymi zatwierdzonymi objawieniami na świecie, które w tak szczegółowy sposób i skrupulatnie zostały zaopiekowane przez Kościół. Czyli powołane były komisje, jedna kościelna, druga lekarska. Codziennie od samego początku wizje były spisywane. I badani byli wizjonerzy, a ich było kilkunastu, nie tylko dwie dziewczynki. Mieliśmy kilkanaście wizjonerek, bo mężczyzny żadnego nie było w tym gronie. Dlaczego Maryja była zapytana? Odpowiedziała, bo żaden mężczyzna nie był godny. Nie wiem, co to oznacza. Nie doszedłem jeszcze do tego, dlaczego żaden z mężczyzn nie był godny, żeby dostąpić tej łaski. Ale tak Maryja powiedziała. W każdym razie dziewczynki dwie widziały Matkę Bożą. One są dekretem biskupim wskazane jako te, które miały tę łaskę. Przez długi czas do momentu kilku lat po objawieniach także w tym gronie były dwie starsze, 45-letnia wdowa Elżbieta Bilitewska i Wieczorkówna, 23-letnia panna z Gierszwałdu. One po zbadaniu prawdziwości ich zeznań się okazało, że jednak mataczyły w tych zeznaniach. Więc to mataczenie wydawałoby się z gruntu jakieś takie niewinne, ale jednak zanegowało całą tę prawdę, którą miały o objawieniach, bo one widziały Matkę Bożą. Ale to, że chciały, zwłaszcza starsza, bo to był nacisk wdowy Elżbiety, naciskała na młodszą, żeby relacjonować, że tak samo widzą Matkę Bożą. A Maryja im się objawiała w odróżnieniu od dziewczynek inaczej. Więc to spowodowało jakby w następstwie późniejsze próbowanie umawiania się co do nie tyle prawdziwości objawień związanych z Matką Bożą, co do późniejszych związanych z objawieniami świętego Józefa w Kietrzwałdzie, które nastąpiły rok później. I jakby ta sytuacja postawiła je w złym świetle i całkowicie. Dzisiaj nawet nie jest to stwierdzane, czy święty Józef objawił się w Gietrzwałdzie, czy nie. Moja opinia nie jest tu istotna, ale nabożeństwo do świętego Józefa w Gietrzwałdzie było bardzo mocne. Przed objawieniami, w trakcie i po, proboszcz miejsca, ksiądz Augustyn, miał do świętego Józefa
wielkie nabożeństwo i sam wiem, i jestem o tym święcie przekonany przez badanie źródeł, że on miał własne takie prywatne wizje Matki Bożej i świętego Józefa. Także mu one zostały dane, on o tym zresztą wspomniał przed swoim odejściem, bo odszedł na początku XX wieku, 1909 rok, i miał wizję Matki Bożej związanej z przyszłością tego miejsca Gietrzwałdu. Czyli, że będą tam zakonnicy, że plebania zostanie przebudowana, z której strony będzie miała wejście. A to wszystko przewidział. Tak w istocie się stało. Tylko myślał, że przyjdą jezuici do Gietrzwałdu, a przyszli kanonicy regularni. To taka mała różnica. Znał świętą Lipkę, tam byli jezuici, stąd miał takie przeświadczenie, że najbliżej im będzie do Gietrzwałdu. Oczywiście nie mógł przewidzieć nawet I wojny światowej, tak? Która wybuchła. Więc to, co mu przyszło w tej wizji przekazać, no nie mogło być związane z taką zawieruchą, że nie będzie księży diecezjalnych, że nie będzie duchowieństwa na tym terenie i po prostu trzeba będzie prosić zakony o obsadzanie parafii. Tak właśnie się stało i w Gietrzwałdzie i w Stoczku Warmińskim. Mamy takie dwa miejsca. No i oczywiście stałe miejsce Święta Lipka. Jedyne takie miejsce, Krosno, które polecam, a związane jest z Gietrzwałdem, jest niedaleko Ornety. I to jest miejsce, które jest prowadzone przez księży diecezjalnych. To jest taka mała Święta Lipka. O niej często mówił właśnie o tym miejscu święty Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Polski, zwłaszcza jak był z pielgrzymką na Warmii. Miejsca maryjne. Gietrzwałd kojarzy się przede wszystkim z polskością dla nas dzisiaj. Jeszcze nie tak dawno pewnie Państwo obserwowaliście wielki harmider Irawan związany z tym, co się dzieje wokół Gietrzwałdu, z inwestycjami, które tam są planowane. Mamy czas już po wyborach, nastąpiła cisza i ta cisza będzie trwała i trwała i trwała. I bardzo dobrze, bo Gietrzwałd nie powinien być elementem żadnych kampanii politycznych. To jest miejsce pod tym względem uwolnione od tego. Tam jest jedna partia, ona się nazywa Niebo. I tam powinna być modlitwa, a której brakowało ostatnim czasy, jeżeli chodzi o taką transparentność definiowania własnych poglądów. Nie dziwi to, że Gietrzwałd jest oblężony przez różne sytuacje, czy te inwestycyjne. Wcześniej był oblężony przez ideologię pierw nazistowską, wcześniejsze Kulturkampfu, bardzo pruską, zaborcę, okupanta, przez ideologię komunistyczną, socjalistyczną, oblężony przez służby specjalne, przez to, że po II wojnie światowej miejsca w okolicy sanktuarium były rozdawane aparatowi, żeby tam jak najmniej było rodzin katolickich. To jest niesamowita historia, ale z drugiej strony ze złego Pan Bóg daje dobro, bo gdyby nie podsłuchy służb bezpieczeństwa, to też nie mielibyśmy dzisiaj wielu fajnych, miłych, konkretnych dokumentów, bo nie byłyby one gdzieś tam zapisane i nagrane, a tak dzięki temu mamy. Komunizm bardzo bał się, Polska czasu komunizmu i PRL-u bardzo bała się Gietrzwałdu, bardziej niż opozycji. W opozycji miała swoich agentów, a z Maryi nie mogła zrobić agentki, więc się bała nieba. Nie dało rady tutaj zrobić agenta z Matki Bożej, więc trzeba było oblegać Gietrzwałd. To było bardzo mocne i konkretne w dwóch takich datach, 68 rok. To czas koronacji obrazu. Prymas Wyszyński, będący w Gietrzwałdzie, przepiękna homilia. Wtedy też biskup krakowski, Wojtyła, przebywający w Gietrzwałdzie. No i czas zatwierdzenia objawień, 1977 rok. Nie może być tam z powodów zdrowotnych prymas Wyszyński, ale jest tuż przed wyborem na papieża Karol Wojtyła. I reakcja władz, 68 rok. Żeby nie doszło do pielgrzymek do Gietrzwałdu, władze komunistyczne robią wszystko, łącznie z międzynarodowymi rozgrywkami piłki nożnej w Olsztynie, Polska-Węgry, z występami zespołów, Skaldowie i tak dalej.
Żeby tylko wierni nie jechali do Gietrzwałtu, a mieli duże atrakcje w mieście. W powiecie też każde miasto powiatowe miało swoje atrakcje. I wstrzymana komunikacja, tak, PKS, żeby nikt nie jechał. No ale z Olsztyna do Gietrzwałtu, no tak można dojść szybko. 77 rok, również są szykowane wtedy dożynki krajowe w Olsztynie, jest rozbudowa infrastruktury Olsztyna i mamy dożynki, sekretarz partii Edward Gierek przyjeżdża do Olsztyna i też jest sytuacja, żeby odciągnąć od tego, co się tam dzieje, czyli mamy dekretem zatwierdzone objawienia, stolica apostolska zatwierdza objawienia, przyjeżdżają dostojnicy kościelni, co zrobić, żeby odwrócić od tego uwagę? No właśnie, wtedy takie inicjatywy były organizowane, a jeszcze wcześniej porozumienie z rządem RFN na wyjazd warmiaków do Niemiec. Było pozwolenie za dużą pożyczkę marek. Też, żeby tutaj nie było tej jeszcze mniejszości, która funkcjonowała, która była związana z Gietrzwałdem. Więc mamy takie mocne elementy związane z opresją. Tym bardziej, że podczas obchodów zatwierdzenia objawień władze komunistyczne obawiały się, że Maryja się objawi, że Maryja znowu się pojawi i będą wizjonerzy. W jednej ze wsi pod Gietrzwałdzkich był taki pseudowizjoner, miał wokół siebie taką grupę, to była sekta, ale on uznawał, że ma wizję i że być może te wizje będzie miał w Gietrzwałdzie, więc była inwigilacja i ze względu na tę grupę, ale także na ewentualnych możliwych wizjonerów był przygotowany autobus, były przygotowane kaftany bezpieczeństwa i miejsce w szpitalu w Suwałkach dla tych wizjonerów, którzy mieli być szybko stamtąd ewakuowani, gdyby doszło do takiej manifestacji wiary. To nie nastąpiło, bo było zatwierdzenie objawień. Maryja się tam nie ukazała w tym czasie. No to mamy taki okres, oczywiście 89 rok, czyli ten czas transformacji, trochę pseudotransformacji dla tego miejsca, bo takiej malowanej, ale która nie szła w parze z tym, co tam się działo. No działo się o tyle dobrze, że infrastruktura pozostała, a władze komunistyczne chciały ją zawłaszczyć, co się nie udało, ale problem tamtego czasu komunistycznego do tej pory jest trudny, ponieważ do tej pory no, ta infrastruktura jest odnawiana. I też wiele środowisk jest, które boleją nad tym, że ta infrastruktura jest robiona, ona jeszcze jest niedokończona, ale że tak powiem, po fundamentach jest oceniane to, co tam ma powstać i dużo jest tutaj też rozterek z tym związanych. A biorąc pod uwagę inne miejsca, gdzie objawiła się Maryja, inne święte miejsca, widzimy, że ta infrastruktura jest cały czas poprawiana, nawet samo Lourdes. W sumie można było zostawić tylko i wyłącznie z samą ziemią, źródłem wypływającym z ziemi, żeby utrzymać klimat tego miejsca, mamy co innego. Tak samo mamy z Fatimą. Możemy narzekać, że w Fatimie mamy infrastrukturę. Mówię tak brzydko, ponieważ no, nie wszystkie sakralne miejsca w Fatimie oddają, że tak powiem, prawdę tego miejsca i można się temu zdziwić, ale takie są tam pobudowane. Gietrzwałd, powiem tylko, ma w przyszłości, jeżeli to się wypełni, bo ma w przyszłości, zostało to zapowiedziane w jednej z wizji, pod koniec XIX wieku dla pani Malczewskiej, że zostanie pobudowany wielki kościół w Gietrzwałdzie. Że pobudowany zostanie w miejscu, gdzie jest tam parking w Gietrzwałdzie, więc czekamy na spełnienie tej wizji, ale to tylko też pokazuje, że nie ma co na razie tak mocno się trwożyć tym, że jest infrastruktura w takim miejscu budowana na korzyść pielgrzymów. To jest, co jest dobre. I być może powstanie jeszcze tam kościół. Już był taki plan, miał powstać niedaleko źródełka. Zobaczymy, co się wydarzy. Także są tutaj różne propozycje i kierunki, które są podawane przez tych, którzy mają wcześniej jakąś jasność dotyczącą przyszłości, daną przez niebo. Także to, co otrzymała Malczewska, ja proponuję poczytać, bo są dostępne jej wizje, są spisane. Ona miała identyczną wizję matki
Bożej, jak ta, która się objawiła w Getrzfałdzie, czyli jasnowłosej młodej dziewczyny z niebieskimi oczyma, wiek 16-18 lat, bez welonu na głowie. Może takiej podobnej, nieraz widzicie taki wizerunek Matki Bożej z siekierek. Podobny jest ten wizerunek właśnie takiej jasnowłosnej Matki Bożej. I kiedy czytamy te wszystkie takie zapiski z tamtego czasu, to odnajdujemy właśnie wiele takich proroctw, jak nawet u błogosławionego Honorata Koźmińskiego z niedalekiego Zakroczymia. Także warto na to spoglądać, to odczytywać i sobie przypominać, żeby mocno być zbliżonym do tego, co się wydarzyło w Getrzfałdzie. Żeby to orędzie, które zostało tam przekazane przez Matkę Bożą, żyło w moim sercu. Bliskość z Chrystusem. Czyli to mocne otworzenie swojego serca dla Chrystusa. Zjednoczenie się z Chrystusem. Komunia z Chrystusem. Maryja zwraca uwagę na komunię świętą, na intencję mszy świętej. Jest to ważne, jeżeli chodzi o naszych zmarłych. Mówi o 9 mszach świętych za zmarłych, Maryja w Getrzfałdzie. I także za tych, którzy potrzebują nawrócenia. Była pytana o heretyków, luteran. Co ma taki heretyk, luteranin zrobić, żeby się nawrócić? Maryja mówi, ma przyjechać tu do Getrzfałdu i modlić się na różańcu. No, musi być akt woli tej osoby. Ma przyjechać i modlić się. Czy luteranin mógłby się modlić na różańcu? Mógłby. Taka sytuacja nastąpiła w Getrzfałdzie. Czyli zatwardziałość mogła przejść w zupełnie inną sferę. Kiedy 8 września był taki diabelski zamęt w Getrzfałdzie, to w wyniku tego zamętu żandarmi prosili o różańce luteranie. Chcieli się modlić na różańcach. W doświadczeniu strachu, który ich opanował. Kiedy Maryja pytana jest, co ma zrobić osoba dzisiaj pod to pytanie możemy jakby dwie warstwy, dwie sfery takich problemów duchowych i fizycznych podpisać, czyli kwestia depresji i kwestia schizofrenii. Co takie osoby mają zrobić, żeby zostały z tego uleczone i żeby z tego wyszły? Maryja mówi, że mają przyjechać do Getrzfałdu. Trzeba przywieźć takie osoby do Getrzfałdu. I tam mają napić się wody pobłogosławionej. I tam mają się modlić na różańcu. To Maryja mówi konkretnie, co mają takie osoby zrobić. To dla chorych, dla potrzebujących, bo dużo było pytań. Ludność cierpiąca, mająca problemy, kto nie ma? Każdy z nas ma problemy. Nie ma osoby bezproblemowej. Jeżeli mówi, że nie ma problemów, to oszukuje siebie. Różnej natury, tak? Od cierpienia do innych form. Ale są. Ludzie pytali Maryję. I Maryja cierpliwie odpowiadała na proste pytania, gdzieś tam spod strzechy domowej. W tym wszystkim, w tych pytaniach o to, dlaczego się źle dzieje w domu, dlaczego ktoś jest chory, czy wyzdrowieje, co zrobić, żeby dobrze się działo w domu. Były pytania także o infrastrukturę. Były pytania, czy kościół rozbudować, czy nie rozbudowywać w dobrym mieście. Było pytanie o kościół, czy ma być rozbudowany, czy postawiony drugi. Maryja odpowiada, że ma być rozbudowany, przepraszam, w Biskupcu. To jest taka miejscowość niedaleko Olsztyna. Pytana o kapliczki, czy figura w kapliczce w Szumbruku ma być postawiona nowa, czy ma być odrestaurowana, bo była zniszczona przez wandali. Maryja mówi, ma być postawiona nowa. Czyli tego rodzaju pytania też padały i Maryja cierpliwie odpowiadała, ale w tym wszystkim, w tych 160 jej zjawieniach, zjawienia mówione i milczące, do połowy objawień raz dziennie, o 21 przez około 20 minut, do pół godziny, przez pierwsze 3 dni, do około pół godziny, przez kolejne do połowy objawień, przez 20 minut była Maryja widziana, a od połowy objawień różaniec był odmawiany 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem. I podczas każdej tej modlitwy, tej części różańcowej Maryja objawiała się przez 10 minut, około 10 minut. Przychodziła tak w okolicy drugiego dziesiątka różańca. I trwała. Cały czas ją dziewczynki widziały, nie zawsze ją słyszały. Maryja nie odpowiadała na pytania,
które miały na celu zaspokojenie swojej ciekawości. Więc na takie pytania Maryja nie odpowiadała. Ale odpowiadała na pytania związane z troską. Czy misjonarz Fox, który wyjechał do Ameryki, jeszcze żyje? Jeszcze żyje. To jest ciekawe pytanie. Misjonarz Fox, o co chodzi? Biskup Ignacy Krasicki, ostatni biskup Polski, ten czasu przedrozbiorowego, bo od czasu pierwszego rozbioru Polski tracimy Giedrzwałd jako tereny polskie, miał swojego sekretarza w Lidzbarku, właśnie Foxa. I z tej rodziny Foxów wyruszyli w teren do Ameryki na misję i z tego terenu Ameryki poprzez właśnie tę rodzinę misjonarzy od Foxa dotarła do nas idea tworzenia towarzystw trzeźwościowych na Warmii. I właśnie od tego pomysłu można mówić o objawieniach Giedrzwałdzkich 1846 rok. Możemy mówić już takie pomysły, które się pojawiły i zostały prowadzone, bo to teren właśnie Warmii powodował, że tutaj pojawiały się towarzystwa trzeźwości, czyli walka z wódką tak naprawdę, nie z winem, nie z piwem, ale z gorzałką obrzydliwą. I to robił jeden z kapłanów, ksiądz Walenty Tolsdorf, kapłan warmiński, który znał potem zresztą księdza proboszcza Giedrzwałdzkiego. Razem zresztą byli w seminarium przez pewien czas. Razem funkcjonowali na parafii w Klonie, niedaleko Szczytna na Mazurach. I właśnie on zaczął tworzyć te towarzystwa trzeźwościowe i kulminacją było to, co Maryja mówiła w Giedrzwałdzie na temat picia wódki. Żeby nie pić wódki. Jak nie będziecie pić wódki w rodzinach, to będzie się działo dobrze. Wielokrotnie wiele rodzin pytało o to i Maryja zwracała uwagę, że jest nadużywana wódka w domu. Macie przestać pić wódkę? Czy ta osoba ma przestać pić wódkę? I macie się modlić. Modlić na różańcu. Czyli zerwanie z grzechem i zrobienie przestrzeni na spotkanie z Panem Bogiem. To jest ten element. Towarzystwa trzeźwości zaczęły być tworzone jeszcze z większym zapałem, więc to się rozwijało aż do czasu, kiedy władze pruskie już na początku XX wieku bardzo mocno wchodziły z innymi ideami, inną przedsiębiorczością i tak naprawdę z osiedlaniem na tych terenach Niemców, z terenów Niemiec, na terenach warmińskich. Ale ten czas bardzo mocno pomógł w Giedrzwałdzie, nie tylko w Giedrzwałdzie, ale na Warmii. Ludzie zaczęli odchodzić od gorzałki, od alkoholu, przestali pić. I kiedy na całej Warmii było w połowie XIX wieku około 300 karczm, jeżeli chodzi o wsie, o miejsca powiatowe, tak dzisiaj byśmy mówili powiatowe, to ta ilość tych miejsc została zredukowana do kilkunastu. Maryja walczy z wódką. To jest takie trudne dzisiaj o tym mówić, kiedy dopóki małpki będą sprzedawane w sklepach alkoholowych z alkoholem, no to trudna będzie walka w ogóle z alkoholizmem. Ale wtedy się udało. Ludzie posłuchali Maryi. I karczmy były likwidowane. Ludzie trzeźwieli. Naród warmiński i naród polski był rozpijany przez okupantów i zaborców. Więc to była też taka polityka. Z drugiej strony też było miejsce zarobkowania, więc oddawania podatków. Nie było to takie zbyt chętne, by tę przestrzeń jakby rugować i jej się wyzbywać. Z przestrzeni publicznej. Więc do Giedrzwałdu prowadziła taka droga wytyczona przez wielu kapłanów. Do Giedrzwałdu prowadziła droga też wytyczona przez ówczesnego papieża Piusa IX, który był papieżem objawień maryjnych. La Salette, to był rok, kiedy ten pontyfikat się rozpoczął. La Salette we Francji, objawień maryjnych. Potem był Lourdes, no i mamy Giedrzwałd, tak? Po drodze jeszcze objawienia w Beneluxie, ale to ten moment, w którym papież mocno zwracał uwagę na te miejsca objawień maryjnych i zwrócił uwagę także na objawienia w Giedrzwałdzie, bo błogosławił pielgrzymom
i błogosławił tym, którzy otrzymali właśnie łaskę tego, że dotknęło nas takie szczęście i cud obecności Matki Bożej. A to wydarzyło się dosłownie przed jego śmiercią, bo w lutym 1878 roku Pius IX umiera tak na półce. Papież zamknięty, tak, który rozpoczynał w sumie swoją pontyfikat jako liberał, mówiono nawet, że jego koty w domu u papieża, znaczy jeszcze wtedy nie papieża, jako kapłana są liberalne, a który poprzez doświadczenie wiosny ludów w latach 40. XIX wieku, tego co się działo na ulicach Paryża, komuny paryskiej, jako papież staje się obrońcą wiary i przed zakusami, zwłaszcza sił masonerii, które próbowały stworzyć państwo włoskie, a zlikwidować państwo kościelne. Do tego państwo kościelne zostało zlikwidowane, ale też, jak widzimy, te bramy nie zostały złamane przez siły szatańskie. Jako więzień stolicy apostolskiej, ale ten pontyfikat i kolejne, aż do 1929 roku, no, stały i obroniły. Stąd papież Pius IX mógł wspomagać Polskę błogosławieństwem, słowem, ponad 77 encyklik napisanych, ale przede wszystkim beatyfikacją. Jeżeli chodzi o jego reakcje i naciski na cara, to była beatyfikacja Andrzeja Boboli i późniejsze beatyfikacje po powstaniu styczniowym również, które miały wspierać naród polski. Więc to wspieranie słowem i beatyfikacjami. Więc to wspieranie było bardzo mocne. Bismarck nienawidził papieża poprzez to, że tworzyły się towarzystwa Piusa w Niemczech i towarzystwa już takie bardziej społeczno-polityczne centrum. Stąd te ustawy majowe po 1870 roku były niezwykle nakierowane jako odwet za takie, a nie inne poczynania papieża. Papież miał wielkich orędowników w Giedrzwałdzie za sprawą biskupa Filipa Kremenca, biskupa warmińskiego, który przybył z Kolonii do Giedrzwałdu jako nominant rodziny królewskiej, a jednocześnie jako taki opozycjonista do Bismarcka, ponieważ nie chciał wdrażać idei kościoła katolickiego podporządkowanego rządowi i Bismarckowi. Był bardzo podporządkowany Piusowi IX, chociaż był przeciwny zatwierdzeniu dogmatu o nieomylności papieża na pierwszym synodzie, który nastąpił. Ten pierwszy synod został przecież przerwany przez wojnę prusko-francuską w 1870 roku, ale wprowadził tę nieomylność papieża na Warmii. Był tam razem ze swoim sekretarzem, Franciszkiem Hiplerem, rektorem seminarium w Braniewie, który później opisywał to, co się wydarzyło w Giedrzwałdzie. Został wysłany do Giedrzwałdu. Obaj byli na pierwszym synodzie i obaj wprowadzali te zasady. Czym to skutkowało? Tym, że wielu kapłanów, którzy się buntowali przeciwko temu dogmatowi, odchodziło od kościoła katolickiego, wchodząc w tak zwany kościół starokatolicki. Ten kościół starokatolicki wspierał Bismarck. Uważał, że wspieranie tych, którzy odchodzą do Watykanu, spowoduje, że cały kościół katolicki się odwróci od papieża. Tak się właśnie nie stało. I o takiego jednego księża Maryja była pytana w czasie objawień. Czy taki ksiądz się nawróci? Ja zdziwiłem się, czytając właśnie wypowiedź Maryi, że pyta o nawrócenie. Każdy z nas się nawraca, kapłani również. Ale takie mocne skierowanie pytania do Matki Bożej było dla mnie raz, że jakąś śmiałością osoby zadającej to pytanie. A chodziło właśnie o tego księdza, który wszedł już w kościół starokatolicki. I czy on się nawróci? I tu była trudność w odpowiedzi Maryi na to pytanie, że trzeba się modlić. Modlitwa, że trzeba się modlić. Nie powiedziała, że on się nawróci, tylko że trzeba się modlić. Wskazanie na modlitwę jest niezwykłe, jeżeli chodzi o Maryję. Potrafię zrozumieć osoby, które były dopuszczone do zadawania pytań. No, często były to osoby z takich rodzin, które były wpływowe, nawet mieszczańskich. No, przyjeżdżali także arystokraci do Giedrzwałdu i też zadawali pytania, mieli dostęp do plebanii. Jeżeli przyjmiemy, że ponad 300 tysięcy osób przetoczyło się przez Giedrzwałd, przez czas objawień, codziennie było około 2 tysiące osób, w niedzielę 8 tysięcy, w czasie, kiedy miało być zakończone objawienie 8 września,
miało być pobłogosławione źródełko, przyjechało do Gietrzwałdu ponad 50 tysięcy osób, to widzimy, że dostęp w takiej małej wsi do plebanii był utrudniony. Nawet tutaj, gdzie jest więcej przestrzeni, pojawiłaby się taka masa ludzka, nie każdy mógłby wejść. Więc był dostęp ograniczony. Dawało się tam dojść tylko osobom z takiego kręgu zaufania, znanym bądź też wpływowym. Takie zapiski do dzisiejszego dnia się ostały. Mamy opis tego, jak były przeprowadzane przesłuchiwania na plebanii wizjonerek, jak to wszystko tam wyglądało, więc to jest niezwykłe. Z którego okna ksiądz biskup, bo na dwa dni przyjechał do Gietrzwałdu ksiądz biskup Kremenc, obserwował z okna objawienia i także rozmawiał z wizjonerkami. I jak to wszystko mogło wyglądać? To wszystko, całe to zjawienie Matki Bożej odbywało się na terenie cmentarza, który był wokół kościoła. I tam też Maryja przychodziła nad klonem. Nie siedziała na klonie, tylko zjawienie odbywało się nad klonem. Najpierw się pojawiała złocista poświata, taki okrąg. I w tym okręgu pojawiała się Maryja. Przez pierwsze trzy dni była wprowadzana na tron przez aniołów. Aniołowie ją przyprowadzali. Dawali na jej kolano Pana Jezusa jako dzieciątko. Berło do ręki. Pan Jezus miał też berło takie w kształcie jabłka z krzyżem w ręku. Nad Maryją wtedy pojawiał się krzyż w poziomie, bez figury Pana Jezusa. Jeszcze wcześniej nad głową Maryi korona była zawieszona, nie nałożona, tylko dwóch aniołów trzymało koronę nad głową Matki Bożej. I tak przez pierwsze trzy dni. A potem przez całą resztę objawień Maryja pojawiała się sama na tronie, w pozycji siedzącej. Całość objawień była. Ale zadziwiająco, Maryja nie chciała być w pozycji siedzącej, ukazana w kapliczce Gietrzwałdzkiej, tylko jako niepokalana w pozycji stojącej. Powiedziała, figura ma być stojąca. Więc nie należy się teraz o to tak mocno awanturować, bo wiele osób się awanturuje, że taka powinna być figura Matki Bożej. Powinno się taką też stworzyć. Wizerunki Matki Bożej z La Salette są trzy. Rozmawiającej z pastuszkami, płaczącej i wstępującej do nieba. Także tutaj mamy wizerunek i on jest namalowany na suficie kościoła w Gietrzwałdzie, Maryi siedzącej na tronie. Jest to trudność zobrazowania. Sam prosiłem kilku artystów, żeby to zrobili. I też ostatnio na 150-lecie też pojawił się pomysł zrobienia tylu kapliczek z figurą właśnie Matki Bożej. Ona jakby otrzymała inny tytuł, nie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, no poprzez to, że jakby zmieniła się koncepcja. I tutaj mamy także jeszcze jeden element, jeżeli chodzi o pozycję stojącą Matki Bożej. 8 września pojawiła się w wizji wielu osobom jako niepokalana, depcząca głowę węża na kuli ziemskiej. I to było w czasie wielkiego zamętu po błogosławieniu źródełka 8 września dla niewielkiej liczby osób, dla kapłanów tylko i widzących. Maryja miała pobłogosławić zebranym przy kościele i wtedy zerwał się wielki wicher, był zamęt, ludzie widzieli zjawy stojących z grobu, jakieś chmary ptaków, potężny wicher, łamiące się gałęzie, jakieś maszkarony. Także w tych tysiącach osób, to było ponad 50 tysięcy osób, mogła nastąpić panika. Było zaledwie chyba 5 żandarmów do pomocy. I ten zamęt sprowadzony przez szatana w jednej chwili uspokoił śpiew zaintonowany przez kapłanów Matko Boża Miłosierdzia. On został podjęty przez wiernych i ta pieśń do Matki Bożej Miłosierdzia wszystko uspokoiła. I w trakcie tej pieśni, kiedy ten zamęt, ta wichura ustawała, wielu ludzi widziało Maryję właśnie w tej pozycji stojącej jako niepokalaną. Zresztą Maryja powiedziała, jako kto tam przychodzi, jako niepokalanie poczęta. W domu wizjonerki Samulowskiej, która widziała ją w domu, miała wizję w domu jako niepokalane poczęcie. Więc mamy Matkę Bożą i Pana Jezusa. I tu mamy do czynienia z cudem, 8 września. To jest właśnie cud. To jest ten cud, który Maryja zapowiadała. Niektórzy oczekują może takiej zapowiedzi. Mamy Fatima, mamy cud słońca. Mamy cudowne osuszenie, tak? Ludzi, którzy wcześniej byli zmoczeni przez deszcz.
Tu też mamy do czynienia z dwoma słońcami, które się pojawiły. Tego znaczenia nie znamy. Jeszcze do tych wszystkich protokołów tak nie dotarłem, żeby odkryć znaczenie dwóch takich gwiazd, które się pojawiły. Maria była pytana o to, ale w tym protokole, który czytałem, nie odpowiedziała na to pytanie, co miałoby to oznaczać, ale była pytana o cud i taki cud się wydarzy. Taki cud się właśnie wydarzył 8 września. Mogła być panika, stratowanie ludzi. To mogła być tragedia. Prasa niemiecka i tak pisała o Belgii na temat tego, co się działo w Gietrzwałdzie, na temat kościoła i kapłanów. Kapłani niemieccy pisali niemiłe rzeczy na temat kapłanów polskich, na temat ich maryjności, ich pobożności. I tak był duży zamęt, większy niż teraz. Więc Maryja w to wszystko wchodzi, uspokaja i nikt nie zostaje stratowany. Nie stała się nikomu krzywda. Zaraz będziecie mogli Państwo mi zadać pytania, ale przekażę pewną taką informację. Ostatnio ją przekazuję często, ale często są też pytania o to. Wiem, że mamy się modlić na różańcu. To jest główne orędzie gietrzwałdzkie. Codziennie i gorliwie. Eucharystia. Intencja mszy świętych. Za zmarłych i w intencji tych, którzy tej pomocy potrzebują. Czy chorych, obłąkanych, czy też potrzebujących nawrócenia. Druga sprawa, orędzie dla kapłanów. Dwukrotnie powiedziane w pytaniu zadanym przez księdza proboszcza i w pytaniu zadanym przez księdza biskupa. Przez księdza proboszcza, co mają robić kapłani warmińscy. Macie się mi zawierzać, a ja zawsze będę z wami, odpowiada Maryja. Na pytanie biskupa to samo, odpowiada już tak oficjalnie. Kapłani mają się zawierzać niepokalanej, a ta zawsze będzie z nimi. Proste? Niby proste. Ale takie orędzie Maryja przekazuje dla kapłanów i prosi, że mamy się za nich modlić. I mamy się ich słuchać. I to też było mocne, bo takie było wskazanie w takim momencie, kiedy groziło w ogóle rozwiązanie zgromadzenia. Ksiądz proboszcz był bardzo bliski tego, żeby stwierdzić, że nie ma tu objawień. Maryja się nie pokazuje, bo dziewczynki się nie porozumiały w jednym momencie i uznał, że mamy tutaj coś niepokojącego. Nawet gdyby to nastąpiło, Maryja kazała go słuchać. Macie słuchać księdza. I mogło to wszystko być rozwiązane, tak? Mogło się nie dopełnić. Macie słuchać księdza. Czy Kościół w Polsce będzie oswobodzony? To jest to, jak mówimy o tej niepodległości, która wyszła z Gietrzwałdu. Maryja powiedziała, że niebawem zostanie oswobodzony. Chodziło o kongresówkę. I także było pytanie na temat Rosji. Czy Polska się od Rosji oswobodzi? Maryja mówi rzecz, która może nas niepokoić, bo mówi, że nie. Nie mówi w jakim kontekście, ale że kościoły zostaną zwrócone. Że będą kapłani w kościołach. Ale że tutaj ta zależność w jakimś stopniu jakim, ale będzie. I to są takie trudne rzeczy, które do nas mówi Maryja. Oczywiście tak dużo tych politycznych spraw tutaj nie ma. One są tak mocno analizowane w kontekście i dzisiejszych wydarzeń, chociaż patrząc na to, co się wtedy wydarzyło, równie mogą być i w kontekście tamtej geopolityki analizowane. Maryja zwraca uwagę na to, że wiele moglibyśmy odzyskać, gdybyśmy się modlili. Parafię, bo nie można było obsadzać, biskup nie mógł obsadzać parafii, kiedy był wakat. Umierał ksiądz, nie mógł tam kierować kapłana, to mogło być tylko i wyłącznie za pozwoleniem władz. Więc te parafie były opustoszałe, tam były nabożeństwa, ale nie było mszy świętej. I były zazwyczaj kościoły zamknięte na kłódkę też. I Maryja mówi, że kościoły będą wam oddane, jak się będziecie modlić, gorliwie modlić. Czy Łąki, był niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego, Łąki, taka wieś, tam był franciszkański klasztor. Jeszcze wtedy stał, bo później został porażony piorunem i się spalił. Dzisiaj są tylko ruiny. Ale czy był zabrany, tak? Bo był zakaz. Zaborca kazał się wynosić stamtąd zakonnikom i zakazać ich działalności. W każdym razie Maryja powiedziała, że to zostanie wam oddane, jeżeli będziecie się gorliwie modlić. Teraz jest taki pomysł odbudowania z funduszy unijnych tego miejsca.
ale brakuje gorliwej modlitwy. I na tę gorliwość Maria zwraca uwagę, że wiele wy modlicie, jak się będziecie gorliwie modlić. I dla chorych, bo to też jest ważne, bo Maria dużo daje dla chorych, daje 3 modlitwy. Modlitwa dla chorych mężczyzn świeckich. Przez 9 dni należy odmawiać litanie do Najświętszego Serca Jezusowego, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Modlitwa dla chorych kobiet. Przez 9 dni należy odmawiać różaniec i litanię loretańską. Modlitwa dla chorych kapłanów. Przez 9 dni należy odmawiać litanie do Najświętszej Maryi Panny, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Ci chorzy mają to odmawiać. I Maria mówi, że mają przyjechać do Getrzwałdu i tam mają odmawiać te nowenny. Litanię odnalazłem, to nie jest litania loretańska dla kapłanów. Rzeczywiście jest taka litania. Ona jest na Facebooku, na 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków, na trudne czasy. Tam jest ta litania. Ona też się znajdzie w książce, bo też te modlitwy, te nowenny tam zamieszczę, żeby można było korzystać. Czy to działa? Czas tej tak zwanej pandemii, tego wszystkiego, co się działo. Tylko wysyłka wody, płótna i ta modlitwa. Kobieta została uzdrowiona z nowotworu narządów rodnych. Ostatnio się z nią kontaktowałem. Wszystko jest w porządku. Miała być operacja, był wycinek. Jest w zdrowiu. Z Krakowa pani Teresa. Rak płuc, nie ma nic. To jest to działanie, to jest doświadczenie Bożej obecności. To jest tu i teraz. Tak dla chorych, dla każdych, no nie dla każdych. Pan Bóg wie, komu co jest potrzebne w danym momencie. Ale sam obserwowałem uzdrowienia z seksoholizmu, z pornografii, z hazardu, z alkoholizmu, bez 12 kroków w sekundę. I uzdrowienia ducha, nawrócenia. I poczęcie dzieci, bo problemy są. I poczęcie dzieci, wyproszenie, tak? Dzieci. To są cuda. Jeszcze was na koniec odsyłam do książek Objawienia Matki Boskiej w Getrzwałdzie. To jest książka napisana w 1878 roku przez właśnie rektora seminarium w Braniewie, księdza Hiplera, sekretarza księdza biskupa, który z nim był na tym pierwszym synodzie. To są jego relacje z pierwszej linii działań, przesłuchiwania. Już wtedy napisane. I to z apropotą księdza biskupa. To jest jedno. To jest dostępne w księgarniach, w PDF-ie. Można znaleźć w internecie. Drugie niedostępne, ale może znajdziecie. Z pięknymi zdjęciami. To jest 75 rok, książka. Poetki Marii Ziętary-Malewskiej z ziemi warmińskiej, z Getrzwałdu, z Olsztyna. Taka ciekawa historia. Mieszkam niedaleko jej domu obecnie, gdzie ona mieszkała, w takiej osiedli Kuzy w Olsztynie. I ona opisuje tutaj objawienia w Getrzwałdzie. Getrzwałd dzieje polskości. Pięknie opisany Getrzwałd. To jest jedyna taka pozycja tak naprawdę. Przepraszam kapłanów, którzy pisali na temat Getrzwałdu, ale to jest pozycja skrupulatniejsza i ważniejsza niż to, co oni napisali. Także polecam tę jej książkę, wtedy napisaną, z uwzględnieniem tego patriotycznego aspektu i z uwzględnieniem przede wszystkim duchowego. Do tego odsyłam. I teraz może pytania, jeżeli macie do mnie państwo. Wiem, że nie rozwijam tutaj wszystkich pytań i nie wszystko opowiem, bo to za krótko, żeby to zrobić. Także zachęcam, żeby słuchać tych wszystkich konferencji, bo w każdej coś nowego podaję. Dodam tylko, że historia związana z wizjonerkami, ich losami jest już prawie znana. Jeżeli chodzi o Justynę Szafryńską, bo było niewiele niedopowiedzeń, co się z nią stało. Jestem z grupą osób, które to badają, na 99% pewnych, gdzie ona leży, gdzie są jej szczątki, gdzie jest pochowana. I wierzę, że do czasu pełnej okrągłej rocznicy objawień będziemy mieli tę informację. Tak samo jak i będzie już beatyfikacja siostry Samolowskiej, toczy się proces beatyfikacyjny. Sam widziałem sprawę, która jest badana, osoby, która doznała uzdrowienia właśnie z płuc. Miała wielki głos krwawy, krwiak już na płucach i zewnętrzny.
i uzdrowienia. Jest kilka takich przypadków. Za stawiennictwem właśnie Samulowskiej, służebnicy Bożej na tę chwilę. Także te losy jej, ona wiadomo, że u nas spoczywa na cmentarzu w Gwatemali. W tym roku była tam od nas jedna pani w Gwatemali. Jeszcze sprawdzała, nawiązywała kontakt, żebyśmy otrzymali jeszcze kilka informacji z nią związanych. Wiemy, że cmentarz, na którym są pochowane siostry, siostra Samulowska, jest cmentarzem niedostępnym, bo działają tam grupy przestępcze, gangi. Tak naprawdę jest to miasteczko przestępców, cmentarz. Tam tylko mogą wejść służby z bronią. W Gwatemali. Także jest trochę osamotniona, a jeżeli chodzi o Szafryńską, ona wystąpiła, nie odnowiła ślubów. Szarytki odnawiają co roku, więc ona się nie sprzeniewierzyła, ona po prostu nie odnowiła ślubów. Były różne okoliczności z tym związane. Są prawie jasne, wychodzi na to, jest jedno pewne, nie miała w ogóle dzieci, nie miała dzieci. A pani Alicja Święcicka, którą pozdrawiam, jeżeli to pozdrowienia do niej popłyną, ona bada tę sprawę, odsyłam do jej badań, ona jest stąd, tu z Warszawy, pani doktor. I śledzi tę sprawę, ja znalazłem miejsce, gdzie w Polsce na Pomorzu może być cmentarz, gdzie jest pochowana Justyna Szafryńska. To tyle. Słucham. To może ja zacznę. Chciałbym nawiązać do tego, ponieważ dziewczynki były badane w czasie wizji, były tam kute w stopy, tak, gdzieś tam coś im robiono, więc może ten wątek prosiłbym o rozwinięcie, bo myślę, że to jest ważne. A drugi to, jak się spotkaliśmy w Niepokalanowie, kwestia rodziców, którzy byli pochowani w innych grobach, niż żeby to po prostu nie było odkryte. Także to, jeśli by można było, a potem chętnie przekażę mikrofon. Komisja lekarska posługiwała się metodami, jakie były charakterystyczne dla tamtego czasu, tylko 1878 roku. Więc zalewane były oczy wizjonerek rekatropiną, żeby sprawdzić, czy źrenice oczy reagują w czasie objawień, bo komisja badała dziewczynki, kiedy one widziały Matkę Bożą. Maria im się objawiała tak, jak my siebie widzimy, w postaci nie obrazu, nie figury, tak, tylko człowieka żywego, tak jak my siebie widzimy. Dziewczynki słyszały głos Matki Bożej bardzo donośny, jak ja tu przez mikrofon do Państwa mówię. Dziwiły się, że nikt nie słyszy tego głosu, chociaż ich usta się nie ruszały, w myślach zadawały pytania, ale one miały wrażenie, że te pytania zadają na głos. To wszystko się odbywało w milczeniu zewnętrznym. Obserwatorzy nic nie słyszeli, a było donośne. Maria mówiła, dziewczynki słuchały. W tym czasie przychodzi komisja, mamy 4 osoby, 3 katolików, 1 protestant, luteranin, bo miała być to obiektywna komisja powołana i badają w taki sposób, że zalewają oczy atropiną, żeby sprawdzić, czy dziewczynki nie oszukują, no bo jak oszukują i udają widzenie, to zaraz będą reagowały na to zakropienie, tak? Do kości nakłuwano dziewczynki w ramiona, ręce igłami. Wbijano im igły, żeby uzyskać reakcję. To spowodowało, że w tym matka Samulowskiej zaprotestowała, Anna Samulowska, żeby nie męczyć jej dziecka. Ten ból przychodził, jak one wracały do rzeczywistości. Więc lekarze wszystko robili. Szczypali w policzki, próbowali otwierać usta, zaciśnięte zęby, no to trzeba było podważać, tak? Jak komuś, kto ma padaczkę, no to po prostu to straszne rzeczy. Komisja robiła rzeczy, dzisiaj byśmy uznali za niegodne. Ale takie były wtedy metody. Takie były metody sprawdzania autentyczności tego, z czym się komisja spotyka. To jest opisane, ale także rys psychologiczny dziewczynek i dorosłych. Co dziwne, nakłuwano i zakrapiano oczy tylko małoletnim, bo te dwie dorosłe wizjonerki, które były, to miały takie fory, nawet mogły się ze sobą spotykać. I tutaj niedopatrzenie było. Dziewczynki izolowano, nie izolowano dorosłych widzących. I te badania takie mocno związane z wejściem w stronę fizyczną i sprawdzania reakcji na ból i czy dziewczynki, próbowano te dziewczynki podnosić, tak?
próbowano je przemieszczać. To nie miało powodzenia. W końcu zaprzestano po reakcji i interwencji rodzica. Jeżeli chodzi o groby, w Dietrzwałdzie mamy grup rodziców wizjonerki Samulowskiej, jej rodziców, którzy zostali pochowani, ten grób ocalał, ale do 2003 roku był to grób bezimienny, nie było tabliczki, tym grobem opiekowała się kuzynka wizjonerki Samulowskiej, Maria Wojciechowska, ona jest pochowana obok grobu rodziców, miała taką prośbę, żeby być tam pochowana i dzięki niej ten grób dochował się do dzisiejszych czasów i nie tak dawno staraniem społeczności wiernych został postawiony tam nowy nagrobek, ale to jest grób szczególny tych rodziców, ponieważ w tym miejscu otrzymują łaski rodzice, przychodzą się modlą za wstawiennictwem tych rodziców o swoje dzieci, właśnie o poczęcie dzieci, o takie wstawiennictwo. Jest grupa świeckich franciszkanów właśnie, którzy tam przyjeżdżają, tercjarzy, tak, którzy przyjeżdżają i zawierzają tam swoje rodziny, mają taką tradycję. Jeżeli chodzi o grup jeszcze bilitewskiej, wizjonerki starszej, to on się uchował, jest w Dietrzwałdzie. Po swoich błędach przyznała się do tego, że próbowała tam umawiać objawienia. Do końca posługiwała na plebanii. Zmarła obok kapliczki świętego Józefa. Przy wejściu na plebanii jest pochowana na cmentarzu. Jej córka była przełożoną Szarytek w Bysławku, to jest w diecezji dzisiaj pelplińskiej. Także była w Paryżu razem z wizjonerkami u Szarytek, więc więcej dziewczynek z Dietrzwałdu poszło do zakonu niż tylko dwie. Taki dobry owoc wyszedł, bo poprawiły się, przyznały do błędu, a Wieczorkówna poszła też do Szarytek, ale w Krakowie i tam jest pochowana w grobie sióstr zakonnych. Także to jest taka historia tego grobu rodziców Samulowskich. Warto tam przyjść, pomodlić się. Jest teraz z tabliczką, że to są rodzice wizjonerki. Ale był bezimienny, żeby go nie zniszczono. Był bezimienny, żeby go nie zniszczono, ponieważ kiedy już po I wojnie światowej, po plebiscycie w 20 roku, wtedy do Dietrzwałdu przyjeżdża przyszły papież, wtedy tutaj był jako nuncjusz papieski, który nie uciekł tutaj przed wojną bolszewicką, a jako nuncjusz został, też przyjeżdża do Dietrzwałdu, potem zostaje kolejnym Piusem. I wtedy też Niemcy nakazali, żeby wszystkie nagrobki miały nazewnictwo niemieckie w gotyku, żeby nie było polskich nazwisk. Inaczej rozbijano takie nagrobki. A w przypadku Samulowskich zdecydowano, że nie będzie tam w ogóle imiennych tabliczek, bo zniszczono by te groby. Niemcy by zniszczyli. Nie chcieli tam pielgrzymek na cmentarzu, żeby przychodzono do grobu. Więc one by zmienne były z tego powodu, żeby nie odnaleziono tych grobów. To była tajemnica rodziny i to jest, no, dzięki temu do dzisiaj dotrwały, bo przetrwały także i czas obecności wojsk radzieckich w Dietrzwałdzie, które wyzwalały Dietrzwałd, a także przetrwały czas komunizmu. Co prawda tam już i były gniazda os i wszystkiego, co tam w ziemi żyje, był zaniedbany, ale udało się i dzisiaj mamy grób, który jest godny, tak, tych rodziców i pamięci o nich. To zachęcam, ręka do góry. Już tam z tyłu był ktoś pierwszy. Szczęść Boże. Panie Grzegorzu, ja mam Pana książkę, bardzo ładne wydanie. Jeżeli Pan pozwoli, to podejdę i poproszę o autograf po spotkaniu. Bardzo gorąco też Państwu polecam. Nie mam pytania, ale chciałem kilka rzeczy od siebie uzupełnić, jeżeli mogę. Do Dietrzwałdu trafiłem stosunkowo późno, już mając 40 kilka lat i staram się tam przynajmniej raz w roku być. Ciekawą rzeczą na pewno jest to, że Dietrzwałd był 19 lat po Lourdes i Maryja mówiła po polsku. Dla mnie było to
bardzo ważne i ujmujące. Objawiła się w Polsce i mówiła po polsku. Przesłanie do nas, do wszystkich Polaków. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o cudowne źródełko, pisze Pan w swojej książce, że oczywiście jest to ważne, żeby chorzy pojechali, skorzystali z wody, z cudownego źródełka. Niemniej jednak nie zapominajmy, że to wiara uzdrawia. I to jest najważniejsze. Wielokrotnie Pan Jezus też mówi w Biblii, że idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I to fajnie Pan też pokazuje w swojej książce. Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że po 13 bodajże latach, o czym Pan wspominał, siostra Justyna wystąpiła z szarytek. Jak czytałem o tym w książce, to było to dosyć trudne do przyjęcia dla mnie. Dlaczego mając taką łaskę, dlaczego będąc świadkiem objawień, mogła wystąpić? Obydwie dziewczynki wstąpiły do zakonu, ale Justyna, tak jak Pan mówił, nie odnowiła. Nie wiem, ja podchodzę do tego w ten sposób, że wiara nie jest nam dana raz na całe życie. Należy się cały czas modlić, o czym Pan podkreślał również, co Pan mówił tutaj podczas spotkania, żeby cały czas się modlić. Jest litania do Matki Bożej Giedrzwałckiej. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się na miejscu w Giedrzwałcie. Dosyć ciekawa litania, bo pierwsza część jest módl się za nami, a druga część siedem wezwań wstawiaj się za nami. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Proces beatyfikacji trwa od 2005 roku. Jest już siostra Barbara Samulowska sługą Bożą. Jest też modlitwa, do której zachęcam, że można modlić się o to, żeby proces beatyfikacji się zakończył. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Maria mówiła po polsku w języku takim, jak mówili tutejsi, jak to zapisał ksiądz Hipler, Niemiec, ale od dzieciństwa posługujący się językiem polskim. Objawienia były po polsku, bo Polską przekazywały te informacje do zapisania dziewczynki. To było zapisywane w języku niemieckim. Dziewczynkom był odczytywany protokół w języku niemieckim, czy się zgadza z tym, co mówiły po polsku. A potem jeszcze z tego protokołu były tłumaczone, więc tutaj mamy potem takie rozbieżności z tym, czy Maryja żąda, żeby odmawiać różaniec, czy życzy sobie. Więc tłumaczenie niemieckiego żąda, ale po polsku, w polsku życzę, że życzy sobie Maria, by ten różaniec odmawiać. To nie jest też tak, że Maria przyszła tylko do Polaków, przyszła do całego ludu wiernych, także przyszła do wiernych Niemców, ale faktem jest, że ci w mniejszości przyjeżdżali do Giedrzwałdu i nawet z ubolowaniem pisał o tym proboszcz Niemiec, tak? Wisła w tłumaczeniu jego nazwisko, urodzony w Pieniężnie, który ubolewał, że tak mało właśnie przyjeżdża Niemców, ale dla duchowieństwa niemieckiego, dla tej części, no przynajmniej dla proboszcza tego miejsca, dla rektora seminarium też Niemca, czy biskupa, zupełnie nie warmiaka, a z kolonii, no te objawienia miały wielki wpływ, więc na nich jako Niemców utwierdzały przede wszystkim wierze katolickiej. Następcy biskupi trochę inaczej podchodzili już, bo ograniczyli używanie języka polskiego, wypełniali nakazy władz państwowych, jeżeli chodzi o nabożeństwa i język kazań. Czyli nie można było mówić wtedy już w kościołach kazania po polsku, tylko można było mówić na cmentarzu bądź przed kościołem kazanie w języku polskim. To jest historia jeszcze odrębna, dużo by o tym mówić. Bardzo ciekawy wątek związany z polskością w armii i tych, którzy tam mieszkali. Jak to się stało, że ten teren się tak mocno zniemczył jednak, tak, do 1939 roku. Ale ostatni biskup warmiński niemiecki, Kaller, był biskupem bardzo propolskim i bardzo progietrzwałckim. To on zaczął tworzyć zjazdy akcji katolickiej i młodzieży katolickiej, zachęcał młodzież z Polski, z harcerstwa, skautingu, żeby zjeżdżali do Giedrzwałdu, nauczycielstwa polskiego, żeby przyjeżdżała do Giedrzwałdu, wszystkich wspólnot kobiecych, tak, które się zawiązywały, żeby tam odbywały rekolekcje, a także odbywał tam synody diecezjalne w Giedrzwałdzie, właśnie ten ostatni biskup, który także po polsku i do Polaków przekazywał swoje homilie, za co był oskarżany przez władze hitlerowskie jako sprzyjający Polakom. Zmarł na uchodźstwie po II wojnie światowej.
nie został tu w Gierszfałdzie, był namówiony przez prymasa Chlonda, żeby jednak opuścić to miejsce dla tego większego dobra powstającego tutaj kościoła. Także tak Maria mówiła po polsku, to należy przyjąć, jeżeli chodzi o ten trud szafryński. Do końca pozostała wierna. Do końca pozostała wierna katoliczką. Mamy sygnały, że żałowała tego, że wystąpiła, że nie przedłużyła ślubów, ale nie wiemy, czy jej małżeństwo było skonsumowane, czy nie było przypadkiem białym małżeństwem. Może to jest historia, tak tutaj skłaniamy się do tego, że mogło być to białe małżeństwo. I jest to historia chyba podobna do tego, co się wydarzyło w La Salette, kiedy mamy wizjonera Maksima, który wszedł w nauk alkoholowy, uzależnienie alkoholowe, przecież po widzeniu Matki Bożej, tak? Więc tu są różne koleje losu, różne historie, ale Maksim do końca powiedział, że piękniejszej kobiety nie widział, tylko z nią chce być na wieczność, z Marią. I tutaj, jeżeli chodzi o szafryńską, chcemy oddać jej to, co powinno się jej oddać, a co trochę gdzieś tam po drodze historia zagubiła i zniekształciła. Czyli, że była do końca wierna. Już nie jako siostra, ale ślubów nie złamała. Czy też jakby pamiętajmy, że szarytki są jedynym zakonem w kościele, gdzie co roku jest odnowienie ślubów. Ja pamiętam kiedyś sytuację, gdzie byłem na rekolekcjach i były szarytki, przyszły do proboszcza i mówią: proszę księdza, kiedy będzie msza? O 17:00. Nie, wtedy to już od godziny nie będziemy zakonnicami. Musi być przed 16:00. Tak? Więc my pamiętajmy o tym, że po pierwsze też myślę, że warto podkreślić, że dziewczęta wyjechały z Polski, wylądowały we Francji. Kwestia języka. Czy my byśmy chcieli żyć w miejscu, w którym nie jesteśmy rozumiani, których nas się nie rozumie, tak? No też była mowa o tym w różnych miejscach, że miała dużo większy problem z językiem niż Justyna, tak? A poza tym pamiętajmy o tym, ostatnio spotkałem się z historią szarytki, gdzie wspólnota powiedziała, że jej nie pozwoli odnowić ślubu, tak? Po 20 kilku latach. Więc to jest też pytanie, czy to, że ona z zakonu odeszła legalnie, nie w żaden sposób nielegalny, nie wynikało z tej strony, że zakon stwierdził, że skoro nie jest w stanie nauczyć się języka, nie jest w stanie funkcjonować we wspólnocie, jest z tym problem, nie przedłuża jej ślubów. Lub była to też jej decyzja, tak? Ale prawo taką możliwość, moi drodzy, daje. To nie było porzucenie zakonu, tak? Jakby też, no, pamiętajmy o tym, co powiedział Sobył. Są trzy drogi do świętości. Życie w małżeństwie, w samotności dla Boga, więc też jakby zdejmijmy ten czarny PR, że tak powiem, z kobiety, bo nie wiemy, jak to było, a nawet jeżeli zawarła małżeństwo, żyła sakramentalnie, tak? Więc tu też myślę, że jakby no, zostawmy to Panu Bogu i dalszym badaniom. Myślę, że prawda się sama obroni. Tu jeszcze było pytanie. Tak. Nawet jeżeli można, to nie jedno, znaczy dwa historyczne, a jedno takie współczesne, króciutkie oczywiście. Po pierwsze, wymienił Pan nazwisko ojca Honorata Koźmińskiego. Ja mam taką prośbę, żeby troszkę przybliżyć jego rolę w krzewieniu kultu Matki Bożej Gierszfałskiej, bo słyszałam, że odegrał jakąś rolę i są nawet jego jakieś pisma na ten temat. Drugie pytanie, też historyczne, wymienił Pan Wandę Malczewską, rozumiem. Czy to jest ta sama osoba, która była zaprzyjaźniona z dominikankami w Świętej Annie? A trzecie pytanie, co się dzieje obecnie, czy istnieje ten instytut katechetyczny w Gierszfałdzie, bo tutaj na przykład w tej parafii nawet w czasach, kiedy szkoła, katecheza przechodziła do szkół, uczyła taka świecka katechetka, już nie żyjąca w tej chwili niestety, absolwentka tego studium katechetycznego w Gierszfałdzie, czy ono jeszcze istnieje, to studium? To studium przekształciło się w oczywiście mam tutaj konsekrowane, tak, ale takie służebnice eucharystyczne. W tym miejscu, gdzie był ten instytut, obecnie jest Domus Marie. Tak, i tam teraz obecnie jest Dom Pielgrzyma, tak? Jest restaurowany, jest remontowany. Tam z ojcem Michałem mieliśmy rekolekcje właśnie w tym miejscu. Ale to, że tam był ten instytut katechetyczny, to pozwoliło temu budynkowi przetrwać w strukturze kościelnej, bo władze komunistyczne chciały ten budynek zabrać i go przejąć.
więc do 1989 roku, później już decyzją biskupa, arcybiskupa Edmunda Piszcza, on został przekształcony na dom pielgrzyma. To jest tak, to jest taka historia w skrócie, przepraszam. Tak wygląda. Tak, Wanda Malczewska, tu mówimy o niej, także to ta postać. I kwestia, ojciec Honorat Koźmiński, w momencie, kiedy zorientował się, że wizjonerki te starsze coś tam mataczyły, on w wierności Kościołowi przestał, nie że stracił zainteresowanie, ale przestał wypowiadać się na temat Gietrzwałdu i prawdziwości objawień, bo przyszedł cień. To był czas, kiedy przecież Kościół nie zajął stanowiska odnośnie tych objawień. Ale Honorat Koźmiński, chociaż nigdy osobiście sam nie był w Gietrzwałdzie, to napisał on najważniejszą litanię gietrzwałdzką. Jego litania jest najważniejsza, dotycząca objawień. Ty, która objawiłaś się pierwszego dnia z Dzieciątkiem Jezus na kolanach, tak i tak dalej. Ty, która życzyłaś sobie, żebyś codziennie odmawiać różaniec. I jest taka litania przez niego napisana. Ten materiał udało się odnaleźć dzięki pani Annie Śmigielskiej, która wtedy współpracowała ze mną przy napisaniu tej książki, to znaczy odpowiedzialna była za taki PR i promocję tej książki. I był taki pomysł, żeby odnaleźć te materiały i ona zawędrowała do Zakroczymia i tam się udało jej odnaleźć te zapiski i one zostały wydane. Poprosiliśmy księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, arcybiskupa warmińskiego, żeby napisał wstęp i tamta litania też jest w tej książce. Są różne myśli księdza Honorata, jego zapiski oczywiście są i można to wszystko śledzić, ale najważniejsze jest to, że on powoływał wiele wspólnot, przede wszystkim żeńskich. Mamy tak zwane honoratki, one posługują w jednym z domów rekolekcyjnych w Gierszwałdzie i też służki powołał niepokalanej i tu Maria sama je zatwierdziła, bo wysłał je honorat siostry, które miały założyć tę wspólnotę do Gierszwałdu i one przez księdza proboszcza pytały Matkę Bożą, czy ma powstać ta wspólnota zakonna i Maria powiedziała, że tak. I tylko nie mogły mieć jako charyzmat wpisanych objawień gietrzwałdzkich, bo nie były zatwierdzone. I chociaż w nich w zgromadzeniu mamy wizerunki objawień w postaci obrazów, to nie mają wpisane w swój charyzmat tego. Ale tak, powstawało wiele, wiele zgromadzeń dzięki honoratowi Koźmińskiemu. Po prostu w momencie, kiedy władze carskie bardzo duże przeszkody stawiały wobec ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę, to właśnie ojciec Honorat między innymi był z tego powodu, zaczął jakby zachęcać do pielgrzymowania do Gietrzwałdu, bo to był inny zabór, to było jakoś tam łatwiej, tego typu jakieś takie argumentacje słyszałam. Bardzo było trudne przejście zaboru rosyjskiego do Gietrzwałdu, tam gdzie rządzili Prusacy, ponieważ nawet kordony były wystawione, by nie można było przechodzić. Żeby przejść z zaboru rosyjskiego do drugiego zaboru, trzeba było mieć paszport, a był wydawany w Petersburgu, więc taki chłop ze wsi, no to już tak, no szli przez zieloną granicę, tak? Przechodzili przez torfowiska, i przechodzili, i łapano ich tam, zabierano im święte obrazki, palono, rekwirowano, dostał nie jeden batem kozackim na hajką, więc tak było, ale oficjalnie nie można było przejść, nie można było oficjalnie, to wszystko albo przez Wielkopolskę, jeżeli chodzi o Częstochowę, czyli w tamtą stronę, ale tu bezpośrednio było to uniemożliwione. W tym czasie Częstochowa była bardzo osłabiona, bo klauzura została zlikwidowana i pomieszczenia klauzury zostały oddane, że tak powiem, pod wynajem dla tak zwanych pseudopielgrzymów. I rzeczywiście w tamtym czasie Gietrzwałd przejął rolę duchowej stolicy Polski na ten czas. Mówiono o Gietrzwałdzie, że to jest mała Częstochowa. Są dwa obrazy w Gietrzwałdzie w kościele. Jeden cudowny wizerunek Matki Bożej nad ołtarzem. To jest wiekowy wizerunek, cudowny obraz.
I wiemy, że tutaj jest dużo uzdrowień i to jest też poświadczone wotami, ale mamy także drugi wizerunek, obraz w bocznej prawej emporze. To jest wizerunek Matki Bożej Obrazu fundowany przez biskupa Szembeka, który po koronacji obrazu w Częstochowie 1730 rok w Gietrzwałdzie funduje ten obraz, w każdej parafii zresztą, jak przychodzi na biskupstwo warmińskie, to funduje w każdej parafii obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I Maria jest pytana o ten obraz i odpowiada, że też jest cudowny. Jest zaniedbany, wymaga naprawy, ale Maria mówi, że też jest to wizerunek cudowny. I też można się tam modlić, tak, uzyskiwać łaski. A to też Maria mocno pokazuje, gdzie jest to centrum. Chrystus, tak? Tutaj ten obraz, ale tak jak Pan powiedział, wiara. To jest przecież podstawa, chociaż mam świadectwo osób, które podeszły tam bez wiary, a zostały uzdrowione. Więc to też jest, a ta wiara została im dana. Uzyskały tę łaskę. Ojciec Honorat powoływał, bo penitentki miał, w czasie spowiedzi wysyłał je, ale faktycznie to było uniemożliwione przez carat. Mamy tutaj jeszcze wątek unitów podlaskich. Maryja przed Gietrzwałdem przychodzi do unitów podlaskich na Podlasie. To też jest długi wątek, jak go opiszę w książce, bo mówi, że tutaj mnie nie chcą, idę do Gietrzwałdu. I stamtąd pierwsi pielgrzymi z kongresówki to byli pielgrzymi właśnie z tych objawień Matki Bożej. Jest to zapisane, odkryłem to w protokołach. Protokoły pisał wicerektor seminarium w Braniewie Kolberg i w jego protokole odnajduje to zapis, że pierwsi pielgrzymi z kongresówki to są ci, którzy mówili, że u nich Maryja się objawiła i kazała im tu przyjść, że tu będzie. A jednocześnie odnajduje kapliczkę w tym miejscu, za błocie na Podlasiu, tam od Siedlec Państwo pojedziecie, poszukacie, znajdziecie, tam jest jabłoń, jeszcze inne miejsce, które też ma taką maryjną swoją historię z tamtego czasu. I tam jest kapliczka Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w lesie. Też jest cała historia związana z kozakami i związana z unitami. Unici przecież przez represję caratu wchłonęli się w katolicyzm. Jakby odrzucili tę kwestię bizantyjską, która była wokół nich i liturgii i strojów liturgicznych. Całkowicie poprzez tę represję po porozumieniu już Stolicy Apostolskiej Kościoła Polskiego z caratem po 1907 roku te prześladowania ustąpiły, ale wtedy też unici całkowicie weszli do kościoła katolickiego bez swojej liturgii. Także ten wątek unicki jest też niezwykle ważny tutaj, jeżeli chodzi o Gietrzwałd. Czy są jeszcze pytania? Czas jest późny, ale myślę, że warto wykorzystać to, że mamy Pana Grzegorza. Ja chciałbym teraz osobiście podziękować Grzegorz Tobie za to, że wspaniale opowiadasz, wspaniałe książki piszesz i dzięki Tobie odkryliśmy Gietrzwałd i doświadczyliśmy też uzdrowienia dzięki podpowiedzi, jak się modlić i co robić. A chciałbym się zapytać, czy odczuwasz osobiście, bo wspomniałeś, że Gietrzwałd jest atakowany przez złego, poprzez jakieś tam akcje protestacyjne i tak dalej. Czy Ty osobiście też odczuwasz ataki złego, że gdzieś się drzwi zamykają przed tobą, gdzie uważasz, że powinny być otwarte, zbierając materiały do swoich książek? Czy krytyka tego, co robisz w internecie, podczas takich spotkań, czy nie odczuwasz tego? Jeżeli chodzi o protesty, nie wszystko. To jest mętlik, tak? Bo wiele osób się podszywa i próbuje własne tam prowadzić kierunki. Wyrażanie swojej opinii jest bardzo ważne i tak należy robić, ale trzeba to robić w wielkiej współpracy z łaską Bożą i w modlitwie. To jest najważniejsze, ale swoje zdanie należy mieć i trzeba je mówić i mocno i wyraźnie. To też jest bardzo, bardzo ważne. No ale wiadomo, tam gdzie Matka Boża, tam jest zamęt, zły wie i to widzi. W czasie objawień także przybierał postać Matki Bożej przecież i pojawiał się wizjonerką. To zostało rozpoznane i rozeznane. Maria też powiedziała, że to nie była ona, tylko diabeł. Też mówiła o tym, że szatan teraz przychodzi na świat, żeby pożerać ludzkie dusze i przychodzi jak wściekły pies.
spuszczony na ten świat, że krzywoprzysięzcy zostaną ukarani, że jest dużo krzywoprzysięzców. Spójrzmy wokół, co się dzieje w polityce. Ilu mamy krzywoprzysięzców? Nie, że to musi być sędzia, tak? Prokurator, czy ktoś, kto przychodzi do sądu i źle świadczy o drugim. Że dużo jest krzywoprzysięstwa, nieprawdy, kłamstwa. Maryja na to zwraca uwagę, że taki mamy dzisiejszy czas, właśnie ostateczny, bo jest tyle krzywoprzysięstwa. I na to zwraca uwagę. A że ten zamęt jest, to widzimy, czy ja to odczuwam. Nie jestem tutaj narzędziem takim porzewiałym ze swoją historią. Pokochałem po prostu Maryję i dzieją się różne rzeczy. Każdy z nas jest doświadczany. Maryja to, czego mnie nauczyła i coś, czym mogę się z wami podzielić, jeżeli chodzi o doświadczanie różnych sytuacji, to by to cierpienie ofiarowywać i żeby je przyjąć, nie odrzucać go. Tylko żeby przyjąć cierpienie i oddać Chrystusowi, oddać Matce Bożej i z tym cierpieniem iść. Nie jest tak, że to cierpienie jest zabrane. Często nawet jest, jak pojawia się wielokroć tego, co było kiedyś. Ale w tym wszystkim jest łaska i to widzę nie po sobie też, ale po innych, że dany jest spokój Boży, doświadczenie Bożej miłości w tym wszystkim. I to pozwala ten krzyż nieść. Przede wszystkim doświadczenie Bożej miłości. Nie jesteś sam. Zaufaj. I to jest niezwykle ważne. Kłopot nie ucieka. Nowotwór nie ucieka, tak? Nie ucieka pijany mąż, czy nie staje się trzeźwy. Dziecko się nie nawraca. Dziecko nie przestaje myśleć o zmianie płci, tak? Przechodzi przez dysforię. Córka robi jedynkę, czyli już nie ma biustu, a chce zrobić kolejny krok, czyli wyciąć macicę. Różnymi sprawami ludzie przychodzą. Widzicie, co się dzieje wokoło. I w tym wszystkim to doświadczenie Bożej miłości to jest niezwykłe, bo to pozwala ludziom kochać siebie, widzieć w sobie Chrystusa, niezależnie od tego, co się dzieje. I to Maryja daje. To jest to właśnie doświadczenie. Bo zły atakuje i będzie atakował. Jeżeli chodzi o zagrożenia duchowe w popkulturze i osoby, które przyjeżdżają do Gietrzwałdu i z tego się wyzwalają. Z bluźnierstw, z bluźnienia w tym, w czym przebywają. Szatan daje wielokrotnie znać, nie mówię o swojej opinii, tylko księży, z którymi współpracowałem, bo wielu księży egzorcystów, którzy podejmowali temat, też mi o tym mówili, że po prostu zły uznaje taką osobę potem za własność. Oddałeś mi się raz tym, co robisz, to jesteś moją własnością i walczy do końca. Czeka na ten moment, żeby znowu wejść do tego wysprzątanego mieszkania serca, ale z legionami wtedy. Więc ta walka jest do końca. Nie, że teraz to się skończyło. Nie. Cały czas jest. To nie jest tak, że tu się obiecuje złote góry. Droga za Chrystusem, to widać w tym przykładzie Gietrzwałdzkim, jest trudną drogą. Gdzie nie jest łatwą. To nie jest taka droga sprzyjająca i schlebiająca. Droga wymagająca. Przede wszystkim aktu mojej woli. I to jest niezwykłym wyzwaniem, ale też takiego mocnego zaparcia się. Bo wielokrotnie trzeba iść, nie trzeba iść, ale duch tego świata chce, żeby iść z nim. Czy to w pracę, bo można tę pracę stracić, czy też wspierać w sposób niegodny te transformacje duchowe, czy dzieci, czy samemu też brać błyskawice na swój sztandar, żeby tylko dziecko nie uciekło spod moich skrzydeł, z mojego domu, nie odwróciło się ode mnie. Daje Maryja siłę, widzę to po osobach, bo znam osoby właśnie z rodzin, gdzie mają problemy z osobami transpłciowymi i z dziećmi, które przechodzą tę transformację, że Jezus Chrystus przez Maryję daje im wytrwałość, daje im stałość i daje im to, by im się zmysły nie pomieszały. I to, by można przekazywać tę miłość i żeby ta miłość była odczuwana, że jest, tak? Pomimo tych trudów. Więc to daje Maryja. To ona daje. Nie, że to jest na skróty, ale to jest to, co ona ma
i tym się dzieli i jej miłość do mnie jest tak mocna, że ja potrafię tylko jakąś tam nieprocentową, jeszcze mniej cząstkę przekazać dalej. Nie jestem w stanie sam tego przecież ogarnąć. A to, że Gietrzwałd, to, że Maryja, to, że tutaj ojciec Michał teraz jeszcze z różańcem w przypasie, prawda, to jest taka nadzieja i nie dla mnie, ale dla nas wszystkich, że jesteśmy w tej wspólnocie już jako apostołowie Gietrzwałdu wszyscy Maryi, żeby trwać i się nie załamywać, tak? Tamten czas był gorszy niż dzisiejszy. Czas objawień, kiedy Maryja przychodzi. Brak nadziei ludzi, brak państwa, brak tożsamości. Ludzie traktowani jak podludzie, bo taki warmiak Polak myślał, że on tylko jest od tej roboty pańszczyźnianej. A potem się dowiaduje, że z Polski przyjeżdżają tacy, co mają piękne buty i mówią po polsku. Czyli z tymi Polakami nie jest tak źle. To jakiś naród. Z Gietrzwałdu były pielgrzymki na Wawel. Zaczęli pokazywać im, czym jest Polska. I historię zaczęli poznawać ludzie. Ta świadomość się obudziła. Więc to Maryja też wskazuje, by o tę świadomość dbać i ją pielęgnować. Niezależnie od czasu, jaki jest. Bo się ją przechowa. Bo my ją przechowamy jako rodzinę, tak? Przekażemy. Nawet te dzieci, które odchodzą od wiary, one cały czas są w tym środowisku chrześcijańskim. Nawet w tej nienawiści jest odwoływanie się do chrześcijaństwa, tak? Nieraz mówimy, czemu do islamu się nie odwołują, do buddyzmu i tak dalej. Bo są wychowani w chrześcijaństwie, w katolickich rodzinach, więc się do tego odwołują. To jest jej ta macierz, ale zaszczepiona dobrze, wychowani w tym, módlmy się, wrócą do tego. Módlmy się, żeby nawet to była to ostatnia chwila i godzina. Żeby nie ustawać gorliwie, tak jak Maryja prosi. To jest właśnie ta modlitwa. Chociaż nieraz na skróty. 9 mszy świętych, podpowiada Maryja, żeby dać w intencji. Moi drodzy, skoro nie ma pytań, będziemy kończyć, bo jeszcze pan Grzegorz musi dzisiaj do Olsztyna wrócić. Jutro do pracy rano, także tym bardziej dziękujemy za ten trud przybycia, dania osobistego świadectwa też. Dziękuję. Niech Matka Boża błogosławi wam, waszym rodzinom. Nieście Maryję do swoich domów, do swoich znajomych, do swojej pracy i zapraszajcie do własnych domów. Przede wszystkim zapraszajcie. I to patrząc po sobie tak wystarcza, żeby Maryja czuła się też gospodynią tego domowego kościoła. Nie gościem, ale gospodynią. Może mi jest łatwiej, bo moja mama już nie żyje. I tak sobie obrałem Maryję za moją mamę. Ale kiedy żyła moja mama, też nie było mi z tym trudno. Ale wielu panów, bo jestem zelatorem i prowadzę grupy różańcowe, mówi, że mają kłopot z modlitwą różańcową, bo to często mieli kłopot z własnymi mamami, bo to różne było chowanie. I często łatwiej temu, który już nie ma mamy, ją przyjąć z powrotem, jako tę, może nawet taką mocną, gorącą, taką przyjaciółkę, do której się można odnieść. Chociaż ja twierdzę, to jest matka i koniec. Ale w tym towarzyszeniu jeszcze matce, która gdzieś tam zrobiła różne problemy, bo to różnie bywa, jest jakiś trud. Po prostu przyjąć, nie zastanawiać się. Przyjdź, działaj i to jest bez jakichś tam większych zastanawiań. Nie zastanawiać się, nie ma co się tu zastanawiać. Go, przyjdź i działaj, zapraszam Ciebie.